piąta rozegrana zostanie na dystansie 1600 metrów. Jest to bieg dla 3-letnich koni arabskich drugiej grupy, czyli takie, które w pierwszym roku swoich startów nie zwyciężyły w żadnej gonitwie. Z jedynką Erotonia, dwójka Baza, trójka Fayum, czwórka Bourbon, piątka Flausz, szóstka Pergami i z numerem 7 Empress. Mocno poprowadził Fayum niemieckiej hodowli pod Sylwestrem Fulcem, drugi idzie teraz Flausz pod Januszem Kozłowskim, ale teraz na drugie miejsce przesuwa się Empress, którego dosiada Roman Macieja. I ustala się kolejność. Pierwszy idzie Fayum, drugie miejsce zajmuje Empress, trzeci galopuje Flausz. Na czwartym miejscu jest Baza, piąty Pergamin, szósta Erotonia i siódmy Bourbon. Na pierwszym miejscu jest Fayum, trenowany przez Bogdana Ziemieńskiego. Drugie miejsce zajmuje Empress, którego trenuje Mirosław Stawski. Na trzecią pozycję teraz wysunęła się Baza, trenowana przez Adama Turczyna, ale już do łba doszedł jej Flausz, którego trenerem jest Czesław Rajewski. Piąty idzie Pergamin Włodzimierza Broniszewskiego, szósta Erotonia Małgorzaty Łojek i siódmy Bourbon Piotra Czarnieckiego. Przed wyjściem na prostą konie tradycyjnie grupują się, ale wyprowadza Sylwester Pulc, dosiadający Fayum. Fayum atakowany przez Empressa i polem idącą Bazę. Fayum już zostaje wyprzedzony przez Empressa. Empress Fayum jednak broni się. Sylwester Pulc już babata. Fayum jest na prowadzeniu. Polem idzie Baza i między Fayum i Empressem galopuje Flausz. Janusz Kozłowski bardzo silnie wysyła Flausza. Dwa konie walczą o zwycięstwo. Empress i Flausz. Ale polem jeszcze idzie Baza. Empress, Flausz i Baza. Czwarty jest Bourbon. Empress z Flauszem web biegają na celownik. Trzecie miejsce zajmuje Baza, czwarty jest Bourbon.